Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy turystyki. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Usługi rekreacyjne definiowane są jako czynności związane z zaspokajaniem potrzeb ludzkich w zakresie odpoczynku, rozrywki odnowy sił fizycznych i psychicznych realizowanych w czasie wolnym. Usługi sportowe są czynnościami zaspokajającymi potrzeby związane z aktywnym lub biernym udziałem w imprezach sportowych jako widz. Uczestnik czynny, zawodnik lub sponsor. Usługi sportowo-rekreacyjne obejmują różnorodne formy aktywności: gimnastyczne, gry ruchowe, gry zespołowe, ćwiczenia terenowe, wschodnie sztuki walki, sporty wodne, sporty zimowe, ćwiczenia profilaktyczno-usprawniające, np. dla osób z nadwagą. Usługi rekreacyjno-sportowe są czynnikiem podnoszącym konkurencyjność miejscowości lub regionu turystycznego. Baza sportowo-rekreacyjna stanowi ważny element zagospodarowania turystycznego. Działalność sportowo-rekreacyjna według polskiej klasyfikacji działalności obejmuje prowadzenie obiektów sportowych, np. stadionów, basenów, torów wyścigowych, hal, pól golfowych. Działalność drużyn i klubów sportowych, centrów i klubów fitness, działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, sędziów, sportowców, przewodników górskich, działalność związaną z organizacją lig i imprez sportowych, działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych, ośrodków łowieckich i wędkarskich, organizowanie atrakcji rekreacyjnych, np. imprez plenerowych. Działalność parków rekreacyjnych, przystani jachtowych, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego, obsługi stoków narciarskich, plaż do usług rekreacyjno-sportowych zalicza się również działalność animatorów czasu wolnego, animatorów sportu, zatrudnionych w hotelach, ośrodkach czasowych, kempingach, statkach wycieczkowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.